Czekaj tu chwilę. A to może mówię. Wydajcie do swoich pieniędzy. Zdarzenie doprawdy paratne. Musi mieć stary gdzieś jakieś składu pieci do nowych rzeczy, których nie znalazłem nic w tym dyskusie. Ej, że ty patrzcie na strzałko? Skończy się tu spotyka. To ty, Frozyno, co ty tu porabiasz? To samo co wszędzie. Pośrednicie w interesach, oddaję ludziom przysługi i korzystam jak mogę ze swoich talecików. Masz tu jakiego szachy z pryncypałem? Tak, załapnie mu pewną drobnostkę i spodziewam się niezłej nagrody. Od niego? Musiałabyś stać bardzo rano, aby coś wydobyć. Ostrzegam, że pieniądze w tym domu są bardzo kosztowne. Są usługi, za które płaci się sowicie. Upadam do nóg. Widzę, że nie znasz jeszcze kimś Harpagona. Pan Harpagon jest ze wszystkich ludzkich istot najmniej ludzką pod słońcem. Mój Boże, już ja wiem, jak się doimić. Znam sekret zjadywania sobie względów, łaskania po sercu i trafiania w tkliwą strunę. Fraszki, założę się, że gdy chodzi o pieniądze, nic tutaj nie wskurasz. Ale już wraca, umykam. Wszystko porządne. Dzięki Bogu. Wszystko porządne. O, i cóż, Frozyno? Pan Boże! Naprawdę, jak pan wspaniale wygląda. Antonia? Nigdy pan nie widziała tak świeżym, dziarskim. Naprawdę? Jakże, w życiu nie wyglądał pan tak młodo. Znam ludzi, którzy w 25 roku starsi są od pana. Jednakże, Frozyno, mam już pełną 60. No i cóż to jest 60 lat? Teraz dopiero zaczyna się dla pana najpiękniejszy wiek mężczyzny. To prawda. Jednakże jakieś 20 lat mniej nic by nie zaszkodziło, jak sądzę. Żartuje pan? Co pan, po tym jak pan i tak dożyje co najmniej 100 roku? Myślisz? Z pewnością, to widać na oko. Niech pan przystanie na chwilę. O, a nie mówiłam, między oczami jaki wspaniały znak mojego życia. Znasz się na tym? Jakże, niech pan pokaże rękę. Mój Boże, co za linia życia. Jak to? Nie widział pan o tutaj tej linii? No, i cóż to ma znaczyć? Mówiłam 100 lat, ale pan dociągnie do 120. Czy podobna? Będą musieli pana dobijać, mówię panu, bo masz pan dzieci, wnuki i prawnuki. Daj mi Boże, daj mi Boże. No, Frozyno, jakże nas czeka? Czy można pytać? Czy widział kto, aby nie udało mi się doprowadzić do końca rzeczy, do której się zabiorę? Zwłaszcza co do małżeństwa, to jest chyba niepospolite. Tutaj nie miałam już takich trudności, ponieważ jestem z tymi kobiecami w stosunkach. Rozgadałam się, jak należało panu. I zmierzyłam bardzo zamiarę, jak mam poczuć względy wariatu. I cóż odpowiedziała? Była z radością. Gdym zaś uroczyście oznajmiła, iż pan pragnie, aby wariata wzięła udział w wieczerzy, przyjął to z radością. Ja to nie jestem celowo. Bo widzisz, Frozyno, jeszcze dzisiaj muszę wydać tą wieczerzę na pana Anzelma. I bardzo bym chciał, aby już dzisiaj była w Tadeuszcie. No ma słuszność. Wariata wbiera się po obiedzie w odwiedziny do pańskiej córki. Później chciałaby zajrzeć na jarmark i wrócić tu na wieczerze. Dobrze. O, mogło pojechać moim powozem. Pożyczenie. Doskonale. Ale Frozyno, czyś mówiła jeszcze z matką w sprawie posadu? Czyś wytłumaczyła jej, że powinna trochę o tym pomyśleć, trochę się ścisnąć, trochę krwi sobie opuścić w kawie każdy. Bo przecież mężczyzna nie żeli się z kobietą, aby bodaj czegoś nie miała. Jak to? A już ona wniesie panu 12 tysięcy rocznie. 12 tysięcy? Tak, przede wszystkim. Przyzwyczajona jest w domu do bardzo oszczędnego stołu. Nie trzeba się będzie wysypać na wykwintne dania, wspaniałe smakołyki ani desery. A to nie drobnostka, to co najmniej 3000 franków rocznie. Dalej, włożone jest do wielkiej skromności i prostoty w ubiorze. Nie lubi wspaniałych sukien, spytkowych medli, do której jej rówieśnicy wzdychają zazwyczaj tak gorąco. To przeszło 4000 franków. Brzydzi się grom, co dzisiaj nieczęsto przytrafi się u kobiet. Znam sąsiadkę, która w tym roku przegrała 20 tysięcy. Ale liczmy tylko czwarte części. 5 tysięcy na grze, 4 tysiące na stroje w kosztownościach, to 9 tysięcy. 3 tysiące, które zaś oszczędziliśmy na jedzenie. Czy to nie wyniesie okrągłych 12 tysięcy? Nie się Frozyno. Przecież ten rachunek nie ma w sobie nic realnego. Za pozwoleniem. Czy to nie jest rzecz bardzo realna? Jeśli ktoś panu właśnie jako
kosak strzemięźliwość. Jako sukcesję prosto do ubiorze i jako kapitał skręt do gier hazardowych. Tak też, Frozyno. Wmawiać mi jako kozak wszystkie wydatki, których nie będzie robiła. Przecież nie będę kwitował z tego, czego nie dostanę do ręki. Bodaj coś muszę otrzymać w gotowiźnie. Mój Boże, dostaniesz pan, dostaniesz. Mówił, że gdzieś za światy mają jakieś majątecze. Wtedy tym samym panu przypadnie. Trzeba to sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Dziewczyna, jestem ci wiadomo. To młoda, a młode zazwyczaj ciągną do młoda. Lękam się, że człowiek w moim wieku może przypaść jej do gustu i że gotowe jest to stać się przyczyną pełnych wybryczków, które mi wcale na rękę nie biorą. Ach, jakże pan jej nie zna. To jeszcze jedna właściwość, którą miałam panu oznajmić. Ma nie przyzwycię żonę wstręt do młodych i ceni jedynie starców. Naprawdę? Upewniam pana. Gdybyś pan słyszał, jak ona się wyraża w tym przedmiarze, po prostu nie może znieść widoku młodego mężczyzny. Nic się więcej nie zachwyca, niż piękny starzec z dużą, estetyczną brodą, tym, który starszy, to ładniejszy w jej oczach. To też ostrzegam pana, abyś się nie starał dla niej zbytnio opłacać. Wymaga co najmniej skończonych lat 60. Niedawno i przed 4 miesiącami już w przededniu małżeństwa zerwała wszystkie kontakty ze swoim dziewczynem, ponieważ przyznał się, że ma dopiero 56 lat i podpisuje kontakt, nie przyjdzie okularów. Nie przyjdzie okularów. Jedynie dlatego. Tak, mówi, że 56 lat to na niej nie wystarcza, a zwłaszcza nie cierpi na słupy z okularów. Rozumiem, no, naprawdę, ty szczególne rzeczy powiadasz. Ktoś to dalej sięga, niż by sobie można było wyobrazić. W pokoiku jej na przykład wisi kilka obrazów, sztyków, jak pan myśli, kogo przedstawiają. Adonisów, Cefalów, Parysów, Apolinów? Nie, to portrety Saturna, diabła starego Nestora i poczciwego Achillesa na barkach syna. Dobry, tego nigdy bym cię nie spodziewał. Bardzo rad, że ona ma takie sposoby. Ja także, gdybym był kobietą, wcale nie przepadałbym za młodymi. Myślę sobie, panny mi specjal do kołowozy starkacza. Ach, dużo się smaku kobieta w tym doszuka. No, co do mnie, no to ja tego kupę zupełnie pojąć nie potrafię. Nie wiem, jakim cudem z natury znajdują się kobiety, które tak przepadają za tym towarem. Trzeba mieć źle w głowie. Czy można się szukać czegoś przyjemnego w tym kłokosa? Czy te włoskane rany? Czy w tym jest co do kochania? Toż to samo, co dzień powtarzam. Wygląda to jak zmokłe kurcze. Trzy włoski pod nosem, jak wąsów kota, gładki zboże na głowie, portki jak wanie i pędek prawie, że na wierzchu. A jak to zbudowane, jak to wygląda przy takim człowieku jak pan? To mi dopiero mężczyzna zdolny zawrócić głowę w głowie kobiecie. Wydaje ci się piękne. Jakże, po prostu świetnie, do odmalowania. I że się pan obróci, jeśli łaska. Kapitanie, niech się pan przejdzie trochę. To mi postawa, kształtna, swobodna, pełna siły, nie znać aż najmniejszej dolegliwości. No, tak, wiem, ich też nie mam, Bogu dzięki. Ale swoje to nie trafi mi pan sam. Nic, bardzo panu twarzy z tą łaską. Każdy pan z wielkim dziękiem. Powiedz mi, czasem, panie, pan nie zna widzenia. Nie zauważyłam niekiedy od tak. Nie, ale wielu ludziom o panu nakreśliło mi pański portret. Nie umieszkałam usłowić pańskich zalet oraz korzyści posiadania takiego męża. Dobrze, bardzo ci dziękuję. A prawda, przy sposobności miałbym małą, maleńką prośbę. Mam proces, w którym prosi przebrałem na brak trochę pieniędzy. Mógłby pan w najprostszy sposób zapewnić mi wybrane gotowanie. Zechciał wspomóc mnie trochę. Nie uwierzyłby pan, jak ona się ucieszy z pańskiego poznania. Ach, jakże pani przypadnie do gustu. Jakie na niej wrażenie zrobi ta staroświecka fryza, ale przede wszystkim oczarowana będzie tymi spodniami na sprzączkach. Kochanych z takimi sprzączkami, temu to już naprawdę nie zdoła się oprzeć. Bardzo miło mi to słyszeć. Niech mi pan wierzy, ten proces to dla mnie sprawa niezmiernej wagi. Jestem zgubiona, jeśli go przegram, a mogę pana kochać. Zabić te nogi. Chciałabym, abyś pan widział zachwyt, z jakim słuchał opowiadań o panu. Radośnie wstrzała z jej oczu, gdy za
kiedyś wysławiłam przed nią wszystkie pańskie cele i doprowadziłam do tego, że nie może się doczekać chwili małżeństwa. Bardzo się uczciwa, proszę. Jestem ci szczerze obowiązany. Przysięgam, że nie mógłby pan bardziej w porę, żeby się z pomocą. Do widzenia. Wołaj o mnie już. Pan nie odmawia łaski, którą błagam. Nie wyobraża sobie pan chwilę radości. Pójdę, powiedzieć, gdy przygotowali karocę, żeby nie będzie jechać na jarmark. Do zobaczenia. Niechże cię febra ściśnie, ty psie, brudasie diabelski. Twa udawał głuchego na wszystkie moje przymówki. Ach, nie trzeba jeszcze dawać za wygrany. Na szczęście umiałam sobie zapewnić sobie tą nagrodę z drugiej strony. Właśnie to wszyscy opieści, dam wam rozkazy na dzisiaj i każdemu wyznaczę jego czytanie. O, właśnie na to pani konca kino. Panie nie wyznacza obowiązek posprzątania w całym mieszkaniu. Proszę. Tego oddaję pani wiecie nad budynkami podczas wieczerzy. Na wolnie gdzieś się zawieruszył. Lub co gorsza, skłócze się, pani będzie za to odpowiadać. Wytrąci się za to. Prosto. No, ruszaj pani. O, 9 dziewełko i 9 szczygiełek przeznaczam do łukania szklanek i nalewania wina. Ale tylko wówczas, jeśli ktoś faktycznie będzie miał zrozumienie, a nie wzrem tych ładnych lokali, co poda przykrzajmy się ludziom i mu namawiają do picia, kiedy nikomu się o tym nie śniło. Czekajcie, aż ktoś was poprosi. Nie jeden raz. A, pamiętajcie przy tym, nie szczędzić wody. A, czyste wino uderza do głowy. Czy mam żyć kutniaki? Tak, kiedy zobaczycie, że goście się schodzą. A, pamiętajcie, nie zniszczyć Filiberii. Ale kiedy? Proszę pana, tylko w jednej strony strasznie pochłamiony oleje. A moje szarabary całkiem grawe z tyłu, muszę ci przyłuszać. Trzymaj się zręcznie koło ściany, to da się zawsze robić. A ty, kiedy będziesz usługiwał, trzymaj kapelusz zawsze od tutaj. O, o. O, ten sposób. O, ty moja córko. Będziesz miała oko, kiedy przyjdzie czas sprzątać ze stołu. Będziesz uważała, aby nic nie zginęło. To dobre zadanie dla młodej pani. Oprócz tego przyjedzie dzisiaj do ciebie moja narzeczona. Pamiętaj przyjąć ją jak należy. Zabierzesz się ze sobą na jarmark. Rozumiesz? Tak, kurczę. Tak, piękna. A ty, pani, którą łaskawie przeparczyłem ostatnie wybryki, proszę, aby ci również nie przyszło do głowy wybrzydać się na nią. Ja? Wybrzydać na nią? Z jakiej przyczyny? Mój Boże, my już to wiemy, co sobie dzieci myślą, kiedy ich ojciec żeni się powtórnie i jakim okiem patrzą na tak zwaną mocą. Ale jeśli chcesz, abym sprawnie wymazał z was twoją ostatnią sprawę, zalecam ci, byś był dla niej jak najuprzejmy i tak grzeczny, jak tylko zdołasz. Jeżeli mam prawo, żeby znać się liczem, nie byłbym bardzo rad, iż ta osoba stanie moją mocą. Skłamałbym, bym to utrzymywał. Ale co się tyczy grzecznego przyjęcia, pod tym względem mocno nie spotka się z najściślejszym mocą. No, pamiętaj. Nie będziesz miał powodów, żebyśmy zgraszać. Bardzo ci się to chwali. Walery, chodź na. Chodź tu, idź Jakubie. Ciebie zachowałem na ostatki. Czy do Stangreta zamierzam mówić, czy do kucharza? Dobry. Ale którego najpierw? No. O, do kucharza. Nie, niech pan zaciekł. Krajdzie łaska. Cóż, łaska zajmieć w komendzie. Jestem na usługi. Przyszedłem wydać ci dziś kurację. Co ma się dzieje? Powiedz no mi, potrafisz zgotować ci jak należy? Owszem, jeżeli pan dowozisz pieniędzy. No, dużo diabła, ciągle pieniędzy. Zdawałoby się, że oni nie mają nic innego, jak tylko pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Wciąż tylko jedno słowo w gębie. Pieniędzy, ciągle słyszę tylko pieniędzy. Oto ich ulubiony konik. Pieniądze! Słyszał tu kiedy bezczelniejszą odpowiedź. Wielka sztuka ugotować dobrą kolację za drogie pieniądze. Nawet najmniej mądrzy ludzie potrafią to zrobić. Kto chce się okazać prawdziwie zdatnym człowiekiem, powinien dać dobrze jeść za tanie pieniądze. Dobrze jest za tanie pieniądze. Rozumie się! Panie rządzą, bardzo bym wdzięczny, gdyż mnie pan nauczył tej sztuki. Ja bym urząd kucharza. Jak widzę, w tym domu do wszystkiego coś masz. Cicho mi! Tak już trzeba.
Masz tu pan rządzy, który tutaj pan dobrze jest odnajmiony. Hej tam, masz mi odpowiadać na pytanie. Ileż osób? 8 do 10, ale trzeba liczyć tylko na 8. Gdzie jest na 8? Znajdzie się i na 10. Rozumie się? To trzeba będzie 4 wielkie dania, 5 przystawy. Zupa, pierwsze danie. Cóż u diabła, to wystarczyło dla całego miasta. Pieczyste. Bo ty chcesz też nie całego? Legumina. Jeszcze? Czy chcesz, aby wszyscy popękali? Czy pan po to sprosił gości, aby ich uśmiercić z przejedzenia? Idźże sobie poczytaj, jakie przepisy naukowe i popytaj się lekarza. Czy może być coś szkodliwszego dla człowieka niż nadmierne jedzenie? A słuszność. Dowiedz się, Jakubie, ty, podobnie tobie, że to prosta mordownia z tu przeładowanych odnowami. Kto chce się okazać prawdziwym przyjacielem swoich gości, daje im jeść coś wedle słów starożytnego filozofa. Po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść. O, pięknie powiedziane. To najpiękniejsza sentencja, jaką słyszałem w życiu. Po to się żyje, aby jeść, a nie po to... Nie, to nie. Jak to szło? Po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść. Aha. Słyszałeś? Kto powiedział te wielkie słowa? Niestety nie przypomnę sobie teraz. Pamiętaj spisać mi je na kartce. Każę je wyryć złotymi literami nad kominkiem. Nie omieszkam. Co się zaś tyczy wieczerzy, niech pan do mnie pozostawi. Ja już wszystko zarządzę, jak trzeba. Więc dobrze. Tym lepiej. Nie będę miał kłopotu. Coś takiego, czego nie można dużo zjeść i co zaraz syć. O, poprawkę baranie do okrętów, albo o, wtedy ciasto gęsto nadziewane kasztanami poza. Może pan na mnie polega w tej sprawie? A teraz, Jakubie, trzeba wyhełdorzyć karoce. Niech pan zaczeka, to dostań greta. Powiada pan... Że trzeba wyhełdorzyć karoce i mieć konie w pogotowiu. Zawiedziesz pan... Pańskie konie? Ależ dalej Bóg, one po prostu z nóg lecą. Nie powiem, że leżą na podściółce. Biedne zwierzęta, nie wiedzą, co to podściółka. Ale trzymajmy pan na tak ścisłym poczcie, że to jest zaledwie cienie. Szkielety z widma, a nie konie. Wielka mi krzywda. Cały dzień nic nie robią. Pan myśli, że to nic nie robię w tym mieście potrzebuje? Lepiej by było biednym wymiotom. Ciężko pracować, ale naje się dosyta. Serce się kraje, patrząc na tą mizerię. Do koniec końców człowiek ma serce dla swoich koni. Zdaje mu się, że sam cierpi, kiedy patrzy na niego. Nie wiem, prawda, odnieść panienki na jarmark. Nie, panie, nie miałbym odwagi i zawsze. Sumienie by nie gryzą, gdyby uderzył batem ten zwierzęta. Panie, uproszę sąsiada, aby zaś zastąpił Jakuba na koźle. Wszakże i tak będzie tu potrzebny. Niech będzie, bo już nie zginą czyjeś ręki nie ma. Pan Jakub coś się dużo rezonuje. Pan rządza coś by wszystko wyścigał. Cicho tam! Ja, proszę pana, znieść nie mogę nic zrozumieć. Dobrze widzę, do czego to zmierza. Tylko wiesz, że szczęśliwie się nad chlebem winę solą i świecami. Tylko po to, aby pan uwagę świecić, kując pana za serce. Wściekłość mi już bierze. Naprawdę przykro mi słyszeć, co ludzie o panu gadają. Ja, pomimo tego, pomimo wszystkiego, i dla pana mam serce. Pan jest po moich koniach pańskim osobą, którego kocham najlepiej na świecie. Mógłbyś mi powiedzieć, co ludzie o mnie gadają? Owszem, tylko pewnie, że pan się nie podoba. Ani trudne. Pewnie jestem, żeby pan się rozłożył. Ale ani mi się śni. Owszem, przyjemność mi zrobić. Rad będę usłyszeć, co ludzie o mnie mówią. Skoro więc pan każe, powiem panu otwarcie, że dwie osoby przyjdą z panem. Co ze wszystkich stron przycinki za pana musimy zmusić. Świat nie ma większej uciechy, niż dworować sobie z pana i odnosić coraz to nowe pogaski o pańskim skumerstwie. Jeden mówi, że każe pan drukować w kalendarze z podwójną ilością dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć dubletową liczbę kosztów. Drugi, że pan potrafi pokłócić się ze służbą, aby móc nic zmieniać. Ten powiada, że pewnego razu kazałeś pan poznać kota sąsiadów, zawał, że zjadł pan dureczkę pod radkiem barania. Uf, że przyłapamy kiedyś pana, jak pan sam podkrywał obie skoń. I że własny stangret, ten co tu był przede mną, wlepił panu w bocznych grebaszaków, do którego się pan nigdy przyznał. Słowem, mam rzecz prawdę, ruszyć się nie można, aby nie słyszeć, jak pana opowiada. Jesteś pan pośmiewiskiem całego świata. Niko pan to inaczej mówi, jak skąpcu dusi groszu i chwiarzu i brudasie. Jesteś głupiec, bałwan, kurda i bezcelnik. A co, nie zgadę? Nie chciał pan wierzyć, mówiłem, że się pan powinien. Nauczę ja cię takich gadań.
Widzę, mości Jakubie, że źle ci płacą za twój szczerość. Do licha mości przybędą, który ktoś tutaj grać w albo funkcji. Nie twoja sprawa. Ejże! Się z tym, który sam dostaniesz, czy jest mój. Ejże, ejże! Panie Jakubie, proszę się na mnie nie złościć. Oho, coś mi cienko śpiewa. Spróbujemy dać zucha, a jeśli będzie to coś głupio, aby się przestraszyć, przyczepię go. A czy ty wiesz, panie Śmieszku, że ja Śmieszków nie lubię? Jeżeli będziesz na mnie wchodził mi w drogę, nauczę ci spróbować innego tonu. Ejże, zwolna! Jak będzie mi się podobało. Za pozwoleniem! Widzicie, płasna. Panie Jakubie! Nie może tego pana Jakuba. Jak się wezmę do kija, to ci tak skórę wyłoję. Jak to do kija? Jest, nie jest, ja tylko tak. Czy ty wiesz, panie Śmiaku, że z łatwością mogę przełożyć ja ciebie? Ależ niewątpię. I że ostatecznie jesteś tylko lichym kuchtą? Wiem, wiem. I że mnie jeszcze nie znasz, jak należy? Niech pan daruje. Wyłoisz mi skórę, powiadasz? Tak sobie żartowałem. A mnie twoje żarty wcale nie smakują. Niech to cię na drugi raz oduczy, głupi żart. Niech diabli wezmą strzelać. To liche rzemiosło. Wyrzekam się go. To teraz ty w głowie mi mówisz prawdę. Mniejsza to resztą mego pana. On ma przynajmniej jakieś prawo mieć młodzić. A jeśli chodzi o pana żonce, jeszcze się poradujemy. Nie wiesz, Jakubie, czy pan w domu? O, w domu, Ja masz na to dobrze. Powiedz mu, proszę, że czekamy. A chyba jakiś nieprzypki uciaci. Ach, Frodyno, tak mi jakoś dziwnie. Jeśli mam ci prawdę wyznać, strasznie boję się tego spotkania. Ale dlaczego? Skąd ten niepokój? Ty się pytasz? Czy nie możesz sobie wyobrazić uczuć osoby, która za chwilę ma zobaczyć narzędzia tortur, na które jest skazana? Wierzę bardzo, że gdyby chodziło o przyjemny rodzaj śmierci, wolałabyś do tego inne narzędzie niż pana Hasanana. Poznaję twoje linki i młode eleganckie, o którym mi mówiłaś, zaprzyczy ci nieco głowa. Tak, Frozyno. Nie myślę przeczyć. Wyznaję, iż kilkakrotnie jego odwiedziny i obejścia tak pełne grzeczności i szacunku zostawiły mi nader miłe wspomnienie. Ale czy widziałeś się bodaj, kto to taki? Nie, nie wiem. Ale wiem, że jest człowiekiem, którego mogę pokochać. To pewna, gdyby rzeczy zależały od mego wyboru, wolałabym raczej jego niż innego. I wspomnienie to niemało odgrywa rolę we wstrecie do tego rzuconego małżeństwa. Mój Boże, takie gadatki są bardzo przyjemne i umieją się przekonywać, ale zwykle goni są jak święci tureccy. Lepszy los, zaprawiam, żeby cię z nimi stali, ale bogaty. Przyznaję, że taki związek nie prosi zbyt wielkich rozstrzeszy i że trzeba będzie przezwyciężyć trochę wstrętu, ale to niedługo. Śmierć się dowierza, pozwolić ci znaleźć kogoś milszego, kto zatrzy to przykre wspomnienie. Mój Boże, Frozyno, to straszna rzecz! Iż aby móc być szczęśliwą, trzeba życzyć lub oczekiwać czyjegoś zgon. A śmierć nie zawsze jest tak uprzejma dla naszych zamiarów. Czy pan na żartuje? Wychodzi zaś tylko pod tym warunkiem, że zostaniesz prędko tobą. To jeden z punktów ślubnego kontraktu. To byłaby bezczelność, gdyby nie miał umrzeć na kwartał. Ależ otóż ją we własnej osobie. Rozumiem, cóż to za postać? Nie gniewaj się, piękne panie, że ośmielam przedstawić ci się pokulami. Czuję wdzięki dostatecznie, jeszcze ją oglądam. Są mi doszpysane przez wcale nie trzeba szło, aby się mi dopatrzeć. Ale wszakże i na gwiazdy ludzie patrzą przez szkła. Ja zaś wiedzę i wręczam, że pani jesteś gwiazdą. I to jaką gwiazdą? Najpiękniejszą gwiazdą spośród wszystkich gwiazd w krainie gwiazd. A nic nie mówi, czyżby nie cieszyła się z mojego widoku? Jeszcze nie można ochłonąć, przy tym dziewczęta zawsze chce coś powiedzieć, co się dzieje w serduszku. O, oto piękna troszeczko, córka, pragnie się. Panie, już widać. Zbyt późno dopełniłam tego miłego obowiązku. Pani, uczyniłaś to, co do mnie należało. Dużo dziewczyna, nieprawda. Ale złe dziecko zawsze prędko rośnie. Proszę, no to zastępny człowiek. Co mówi moja dziewczynka? Że jest pan zachwycający. O, zbyt jesteś łaskawa, czarująca, istota. Cóż za figura. Jestem ci nadal obowiązany za takie uczucia. Nie wytrzymam dłużej. O, oto syn pragnie złożyć pani uszanowanie.
Frusyno, cóż za zdarzenie! To jest właśnie ten, o którym ci tyle opowiadałam. Nadzwyczajne z tych okoliczności. Uważam, że pani widzi. Dziwi, widząc mnie ojcem, tak to dosyć dzieci. Ale nie ma co się martwić. Wkrótce zbędę się obojga. Jeśli mam prawdę, znaczy, nie spodziewałem się nigdy takiego spotkania. Zdziwiłem cię, nie miałam, kiedy dziś rano ojciec odwieścił mi swój zamiar. Toż samo mogłabym powiedzieć o sobie. Spotkanie zaskoczyło mnie nie mniej od pana. Nie byłam przygotowana na takie zdarzenie. To pewna pani, że jest nie mógł czynić lepszego wyboru. I że zawsze to podane pani jest dla mnie niemałym szczęściem. Jednakże mimo wszystko nie będę pani pełnia, niż z radością pan tobie macochę. Dwory no raz zbyt trudne mi są w tych warunkach. Nie było więcej mnie zmniejszować pani tytuł. Te słowa mogłyby się wydawać nie dość nieuprzejme, ale mam nadzieję, że pani ty zrozumiesz tak, jak należy i pojmiesz, jeśli ten związek musi we mnie budzić naturalną odrazę. Nie możesz się domyślać, do jakiego stopnia ostaję w drodze o pragnienie, że mam prawdę wyznać, przeproszenie mego ojca, że gdyby rzeczy zależały tylko ode mnie, małżeństwo to nigdy nie doszło do skutku. A to naprawdę bezwstydnie, ładna oracja powiedziana. Ja zaś powiedzieć wyznam, że uczucia w tym względzie moje są zupełnie podobne. Ja też nie chciałabym widzieć w panu pasierba. Za nic w świecie z własnego obowiązku nie uczynię tego panu, jeżeli przemoc mnie do tego nie zmusi. Ma słuszność. Na takie głupie odezwania trzeba odmawiać z tego samego powodu. Przepraszam cię bardzo, świadku, za cykwarstwo syna. Wówczas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego, co mówi. Upewniam, że nie czuję się bynajmniej obrażoną, a wręcz przeciwnie. Podoba mi się to wyznanie. Gdyby przemówił inaczej, zmniejszyłby to mój szacunek do niego. Zbyt dobra jesteś, że tak tłumaczysz jego głosu. Z czasem zresztą nawierzę. Zobaczę, zmieni zapatrywanie. Nie ojcze, nie byłbym zdolny odmieniać uczuć. Proszę o siebie, panu, by zechciała im wierzyć. Patrzcie, jej własna płynie coraz dalej. Chciałbyś ojcze pochłamał swoim myślom? Jeszcze właśnie w tym i gadać z innego domu! Dobrze, więc ojcze, skoro tak każesz, będę przemawiał inaczej. Pozwól więc pani, że zostawić na miejscu mojego ojca. I wyznam ci, już nie widziałem w świecie nic równie uroczego. Nie pojmuję większego szczęścia, niż podobać się tobie. Tytuł twojego męża jest zaszczytem i rozkoszą, który bym przyłożył nad potęgę największych władców świata. Tak, pani, szczęście posiadania ci jest mych oczy najpiękniejszym losem. A w zdobyciu go pokładałbym całą mowę. Istnieje nic, czego nie byłbym zdolny uczynić na tak kosztowne nagrody. Najpotężniejszy jest... Chola, synu, chola! Dobra. W twoim imieniu, ojcze, szanowny panie. Przecież mam język, aby mówić za siebie. Nie potrzebuję adwokata. Hej, hej tam, do krzeseł. Nie, lepiej udajmy się na jarmark, aby wrócić wcześniej i mieć więcej czasu w nawet. Dobrze, niech tak będzie. Wołaj tam, niech zaprzęgnę. Zechcie mi wybaczyć, Krzyśnotko, że nie pomyślałem o jakichś przekąsach przed spacerem. Postarałem się o to, ojcze. Kazałem w twoim imieniu przyjść parę koszów, pizki, pomarańcz, na koniec do filmu. Panery! Tak, panie? Zwariował. Zwariował. Uważasz, ojcze, że to nie dosyć? Mam nadzieję, że pan nie zechce tego. Ależ i to było zupełnie zbyteczne. Zdarzyło się pani widzieć, kiedy biegniejszy diabeł ten tyle ojciec pan fałszu? A w istocie błyszczy wspaniale. Musi się pani z bliska przyjrzeć. Och, bardzo piękny. Rzeczywiście ogień ma niesłuchane. Nie, pani zbyt pięknie znajduje się rączka. Czy pani przyjrzy w tym małym płomieniu, jak ci składa ojciec? Ja? Nieprawdaż, ojcze? Pragnąłbyś, aby pani przyjęła ten pierścień na dowód twojej miłości. Jak to? Ależ tak. Ojciec zdaje mi znak, aby panią nakłonił do przyjęcia. Nie chciałam. Żartuję, pani, zaraz wsiedzie, jedziemy go z powrotem. Szaleje. Nie, to byłoby... Ależ nie, pani, to byłaby obraza. Nie, ależ proszę. O, jak jest zburzony odmową. O, zdrajco. Widzi pani, jest w rozpaczy. Dacie, ubliżku. To nie moja wina, ojcze. Robię, co mogę. Tuż kiedy pani się upiera. Wisielcze! Jesteś pani przyczyną, że ojciec pogniewał się na mnie. Przyznitość, nie opieraj się dłużej. Łódźcie! Mój Boże, cóż za ceremonię. Weź się ten pierścionek, ale bardzo chcę. A więc pana nie gniewać, zatrzymam go, ale tylko na razie. Nie pomieszkam zwrócić przy sposobności. Panie, człowiek, chcę mówić z pana. Powiedz, że jestem zajęty, niech przyjdzie mi. Ale mówi, że przyniósł panu pieniądze. A, chyba szli rzadko. Wracam natychmiast.
Panie! O! Ulamy mnie! Co się nie stało? Ale nie, nic panu nie będzie. Zdrajca! Musieli go przekupić mojej dłużnicy, żeby mi garb skręcił! Przepraszam bardzo, musiałem przyspieszyć. Czego chcesz, kompanie? Chciałem powiedzieć, że koń nie podpuszcza. To nie dzieje w rękę, zawiodą do kowara. Panie, miejcie przynajmniej oko na wszystko. Starajcie się uratować, ile będzie można. Niech odezwać z powrotem do synu. Niech pan będzie spokojny. No, zepnie twojej skupy.